Już? Szanowni Państwo, kochani moi, teraz do Was, do osób starszych, mam prośbę. Sprawdzajcie Wy, co dzieje się na kanałach Waszych dzieci. Jak namawiają osób starszych i kto namawia... Pokaż krzyż, Krzysztof. I kto namawia osoby starsze, starsze, młodzie, to będzie odpowiadać tak samo jak osoba dorosła. Bo jeszcze raz mówię, bo pożar to jest zagrożenie ludzkości. Tam są, przy tej ulicy, co ja wymieniłem, w Starosielcach, to jest domy, mieszkania i człowiek latami, rokami stara się, buduje, ciąga towar, zarabia ciężko i na kolei, wszędzie i później tata, mama, a później, ja trzymam, już włączony, całkowicie włączyłem, a później taki nierozumny człowiek, który spożywa często alkohol i jeszcze rzecz jedną spożywa. To dla mnie jest nie do pomyślenia, bo on się nie zastanawia się przez alkohol. Tylko mówi, tak, ja pójdę, zrobię to. A żeby przemyślał 100 razy, a raz zrobić trzeba, bo za głupotę, bo to głupota może być. Namawianie was, ciebie Meksykany namawia młodzież. I zrób to i to. Rozpal w lesie ognisko. A czy ty się zastanowiłeś, że tam ludzie mieszkają blisko? Zaraz w domu są. I jakby ściółka się zapaliła, to co by było? Poszłyby las i któryś dom by się spaliłby się. Prywatny. Nieznajomego od ciebie nawet. Bo tam ludzie i przyjezdni mieszkają teraz. Teraz w Białymstoku nie wiadomo, kto mieszka. Przyjeżdża z innego województwa, kupuje dom i zamieszkuje u nas. I teraz by się spalił się tego właściciela, nazwijmy X dom, to co by byłoby? Ciebie gospodarz ten by zakatrupiłby. Zakatrupił. Nie ja, ale ten gospodarz. Co ty spalił jego majątek? Posiadłość spaliłeś. Dom. Gospodarstwo, garaż, a w garażu samochody stoją. Wszystko przez Meksykę. I byłoby wszystko przez ciebie. Wszystko przez ciebie by było. Bo ty rozpalił ognisko w lesie. Nagrałeś dowód. Ja oglądałem twój kanał. Widać było, jak ty gałęzie znosisz, miałeś nóż tylko, słoninę miałeś i rozpaliłeś ognisko. I zapaliłeś jeszcze papieroska. Wszystko było widać. Nagrałeś sam na siebie bat. Albo sznurek nagrałeś. Sam na siebie nagrywasz. Nagrywaj. Dalej nagrywaj takie funkcje. Głupoty takie. Bo to trzeba się zastanowić się. Krzysiek, myślę, że ty musisz mu do rozumu przemówić. Ja mu do rozumu już nie przemówisz. Wziąć... Lagę. Za fraki i... Lagę wziąć jakąś. Chyba lagą. Ja nie wiem, co ty za człowiek. Jeszcze nagrałem, że... Bo to do mnie telefon był. Nie wiem, czy to prawda. Ale mi jeden człowiek powiedział, że ty zbierałeś pieniędzy na pomysł dla ludzi. Tak, to prawda. A przechlałeś te pieniądze. Ty umiesz pomagać dla ludzi? Dla pijaka z krzaku tego Mariusza? Ty wiesz, jak dla ludzi trzeba pomagać? Człowieku, to trzeba ukończyć, studiować psychologię, psychiatrę, wszystko. Trzeba wiele lat siedzieć w książkach, czytać. A ty siedzisz w jakich książkach? Butelkowych. Żubr, Wojak, inne książki masz. Szklane, albo puszkowe. Tak.
i zastanów się, człowieku. Ty pokazywałeś, że ja mam tu nierozumny. To ty masz tu nierozumny. Jesteś. Ty walisz się tu w głowę swoją. Weź jakiegoś pieńka czy coś i walisz się dobrze. No polana weź. I walisz się dobrze w głowie. To może rozum do ciebie przyjdzie. Ludzie mówią, taki chłop dorosły, żeby to dla mamy nie postawić toalety, żeby łazienki, to śmiechu warte. Człowieku, ludzie przychodzą obcy do mnie. Z Gdańska, z Krakowa, z gór dziś byli i pytali cię o ciebie. Miał wstyd mówić o ciebie. A ty powiedziałeś, o, żeby ni ty, to ja by zdechł, by węgle nie było. Człowieku, kochany mój, to żeby ni ja, to ty by zdechłeś. I ciebie ludzie by nie widzieli by nawet. Że taki Meksykano Jarosław A istnieje na ziemi tej. Nawet nie widzieliby twój postać. Zastanów się, jak przyszedł, jaką mnie zaczepiłeś. Kto pierwszy zaczepił? Ja ciebie czy ty mnie? Kto pierwszy powiedział, że chcesz nagrywać ze mną? Ja czy ty? Powiedz. I powiedz prawdę na kanale swoim. Nie kłam, nie oszukuj ludzi. Osób starszych. Bo ludzie już na ciebie bacik szykują. Ale dobry bacik szykują. Za nękanie mnie, a jeszcze do tego za majora.